nie ma wymogu, że musi być 50% kobiet i 50% mężczyzn zgłoszonych na to jedno stanowisko. I właśnie to są wasze wewnętrzne rozwiązania. No, i o to dokładnie cała bitwa jest. Ja jako liberałka, może nie jest taka jak Leszek Balcerowicz, jestem zdecydowanie przeciwko kwotom, ale po prostu przyglądanie się całej tej sytuacji z bliska pokazuje, że mówienie o tym, ja jestem za równością, ale jestem przeciwko kwotom, jest mówieniem o niczym. Bo po prostu dopóki nie ma tej siekiery, to firmy będą robiły wszystko, żeby udowodnić, że to po prostu jest niemożliwe do wprowadzenia. Więc ja liczę na to, że jak będziemy mieć dyrektywę, która będzie mówiła, że 2020 będzie 40%, to do 2018 we wszystkich firmach spokojnie będzie 40%, bo one wprowadzą instrumenty, dbając właśnie o efektywność, o to, żeby to było oparte na kryteriach racjonalnych, będą miały spokojnie już te kwoty spełnione. I tylko o to chodzi.